A wszystko zazwyczaj zaczyna się od takiego drobnego przekonania w twojej głowie. Ja tutaj nie pasuję. Coś jest ze mną nie tak. Może jestem introwertykiem. A może to, a może tamto. A może to moje dzieciństwo. A może to moi znajomi. To kultura, społeczeństwo. Albo ta teoria, albo tamta teoria. I w pewnym momencie znajdujesz się w miejscu, w którym masz takie poczucie, że wszystko dotyczy ciebie, że wszystko jest o tobie, że problem jest tylko w tobie, że ty musisz naprawiać siebie, czujesz się pomieszany, kręcisz się w kółko, masz wahania nastroju, czujesz się niezdecydowany, wszędzie masz wątpliwości, czasami masz takie napady dobrego nastroju i wszystko jest ok, jest fajnie i podejmujesz decyzje i zmieniasz swoje życie, a potem nagle tak nie masz i masz doła. Jest ci słabo, nikt cię nie rozumie, nikt nie jest w stanie cię zrozumieć i nawet nie chcesz, żeby cię ktokolwiek zrozumiał. No i w zasadzie można byłoby o tym powiedzieć na wiele sposobów. Myślę, że szczególnie istotną kwestią jest to, że masz takie poczucie, że kręcisz się w kółko i wszystko dotyczy ciebie. A mowa o wrażliwości. Wiecie, to jest jedna sprawa, to jest to, gdy mówimy coś o wrażliwości, tak? Mówimy coś o wrażliwości, o empatii. Jako o takim dobrze, tak? Takiej łagodności, szczerości, otwartości. A inna sprawa, gdy mówimy o nadwrażliwości. Czyli takim poczuciu bycia otwartym i wrażliwym, aż do przesady, aż zaczyna nas to przegniatać. I staje się dysfunkcyjna i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Czujemy się bezbronni, zlęknieni, zwątpieni. A nagrywam to wideo, bo poprosiła mnie o nie Monika. No i miałem przygotować sobie scenariusz, ale nie mam za bardzo na to czasu. I w sumie to pomyślałem, że nagram coś spontanicznego. No bo w sumie, gdy mówimy o wrażliwości czy o nadwrażliwości, to czego my tak naprawdę oczekujemy i czego chcemy? Myślę, że to jest banalnie proste i pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać. Czy chcemy to leczyć, zmieniać, akceptować, zwalczać, uświadamiać ludzi, traktować jako problem, robić coś z tym? Czy może chcemy to lepiej rozumieć? A jeżeli chcemy to lepiej rozumieć, to jak możemy to rozumieć? Czy poprzez komunikację, jakiś odpowiedni dobór słownictwa? Może, jeżeli jesteś osobą wrażliwą, powinieneś trzymać gdzieś identyfikator z napisem "Uwaga, jestem wrażliwy". Albo powinieneś mieć nalepkę na plecach "Uwaga, jestem wrażliwy". No i co? Będziesz ostrzegał w ten sposób wszystkich ludzi dookoła ciebie, że jaki jesteś? Wrażliwy? To znaczy, że co? No właśnie. I myślę, że to jest to, nad czym powinniśmy się zastanowić. O co nam tak naprawdę chodzi? Jeżeli chodzi o wrażliwość. Osoby, które są wrażliwe, no właśnie, jak możemy zdefiniować takie osoby? Myślę, że te osoby same w sobie czują tą wrażliwość i jest coś w ich samych, co po prostu definiuje tą wrażliwość. I teraz pytanie, czym to coś jest? Wiecie, tutaj możemy zestawić to fajnie z cechami osobowości typu borderline, która nie ma dobrze wykształconych granic oraz sensu tożsamości. Taka osobowość i bardzo charakterystyczne jest to, że taka osobowość się bardzo mocno chwieje na boki. Tutaj stopnie zróżnicowania są różne, ale ta klasyfikacja psychologiczna moim zdaniem i tak jest trochę słaba i nie obejmuje szeregu tego, wiecie, zjawiska, bo moim zdaniem osobiście w skład zrozumienia borderline powinna wejść również wrażliwość, bo ludzie... To jest oczywiście moje zdanie. Za bardzo ulegają teoriom psychologicznym, zapominając o tym, że niektóre cechy tego, jacy jesteśmy, mamy wrodzone i tacy już po prostu jesteśmy. Przykładowo, ktoś może być super mega intelektualny i taką ma stronę osobowości i ktoś może na nią, na taką osobę popatrzeć i powiedzieć, że to jest narcyz, tak? Ale taka osoba może być po prostu super, hiperintelektualna. Ktoś może być
ekstrawertykiem i dodatkowo być empatą. I wiecie, może być świetnym mówcą i inspirować ludzi, a ktoś spojrzy na niego z boku i powie, o, kolejny idealista, whatever. I myślę, że tutaj nad tym powinniśmy się zastanowić. Czy chcemy wierzyć naszym teoriom? Czy chcemy wierzyć naszym przekonaniom? Czy chcemy wierzyć naszym uprzedzeniom? Czy chcemy wierzyć temu, że jak ocenimy czy osądzimy jakąś osobę, że ona jest taka, to czy chcemy wierzyć temu, że ona już jest taka? A jeżeli już w to uwierzymy, no to co to nam daje tak naprawdę? Bo jak ja mam człowieka przed sobą i widzę go na co dzień i widzę, że on jest żywy i z chwili na chwilę jest całkowicie inny, jest istotą samoświadomą, nie do określenia, bo jest po prostu absolutnie nieskończony, to co mi da to, że ja tą osobę jakoś określę? I dlaczego to jest tak mega super istotne? Ponieważ osoby wrażliwe są tak wrażliwe, że zazwyczaj mają problemy z tym, aby określić siebie albo innych ludzi, ponieważ są tak mocno wyczuleni na to, co czują, że ich cechą charakterystyczną jest po prostu odczuwanie i te osoby odczuwają, po prostu przebywają wśród innych ludzi, czują się jak ci ludzie, czują to, co ci ludzie, mają wręcz poczucie, że czasami myślą to, co inni ludzie myślą, tak jakby siedzieli w ich głowach, zlewają się ze swoim otoczeniem. To jest też bardzo często cecha charakterystyczna osobowości borderline, tak? Ale popatrzcie na to, borderline to jest zaburzenie, ale o wrażliwości możemy myśleć tutaj różnie. Osoby wrażliwe są zazwyczaj mega twórcze, bardzo często są też mega neurotyczne i bardzo często każdy jeden osąd, czy ocena, czy krzywe spojrzenie drugiego człowieka na tą osobę wrażliwą wywołuje u niej taką ilość emocji, czy uczuć, czy dialogów wewnętrznych, że ktoś by sobie przyszedł obok i powiedzieć, a, co mnie to obchodzi, w ogóle nic się nie wydarzyło, tak? A taka osoba wrażliwa będzie miesiącami myśleć o tym, co się wydarzyło pół roku temu. Wiecie, no ja pomijam na przykład kwestię tego, że dzisiejsze społeczeństwo jest mega materialistyczne, nastawione na konsumpcjonizm, na zarabianie hajsu i w ogóle na ambicje, na cele, na osiąganie, bycie najlepszym. No ja się nie dziwię w sumie temu, no bo jak przyjrzymy się życiu samemu sobie, no to nic innego tutaj nie ma praktycznie do roboty. No chyba, że ktoś jest twórczy, czy ma inny zestaw wartości, czy ceni sobie duchowość, czy świadomość, no ale wtedy to naprawdę trzeba dojrzeć do tego, aby zrozumieć, że w życiu można robić całkowicie co innego od tego, co robi nasze społeczeństwo. Pomijając już ten fakt, że przykładowo Polska jest na tyle dogmatyczna i jeszcze, wiecie, gdzieś tam w tym swoim myśleniu religijno-dogmatycznym siedzi. Ja już pomijam to, tak? Ale po prostu myślę, że to jest warte do przemyślenia. Wiecie, bo mamy internet, ludzie są młodzi i kiedyś, jak wy byliście przykładowo, mówię tu do osób starszych, jak byliście wychowywani, to prawdopodobnie mieliście rodziców, którzy trzymali was twardą ręką, tak? Tutaj do roboty, tutaj do szkoły i byliście do tego przyzwyczajeni. Teraz ludzie młodzi wyrastają w komforcie i nie mają praktycznie z tym styczności, więc ich myślenie jest całkowicie inne. Siedzą w internecie bardzo dużo czasu, przeglądają social media, są bardzo stymulowani obrazem oraz informacją. I wiecie, za jakąś, wiecie, dekadę albo dwie dojdzie do takiego momentu, w którym będziemy mieli całkowicie innych ludzi, całkowicie odmiennych od tego, jak my postrzegamy w ogóle samo człowieczeństwo, tylko i wyłącznie ze względu na to, że istnieje internet. I nasz model, nasz wzorzec tego, co to znaczy być wrażliwym człowiekiem, również się zmieni. Poza tym mamy coraz więcej możliwości rozwoju i szans. I też osoby, które są twórcze, myślę, że będą miały większą możliwość, aby wyswobodzić swoją kreatywność i podzielić się nią bezpośrednio ze światem właśnie dzięki internetowi. I też może dzięki temu otworzymy się na tą wrażliwość i dostrzeżemy piękno w różnorodności, tak? Bo to jest też jeden z aspektów wrażliwości, to jest to otwarcie na różnorodność. Na eksplorację różnorodności, uczuć, bliskości, więzi. Wiecie, tej naszej strony kobiecej. Myślę, że ten temat jest warty do eksploracji
I pamiętajcie, że naszą ludzką tendencją jest do oceniania rzeczywistości zewnętrznej przez pryzmat naszego poziomu świadomości. Więc nie ma co oczekiwać od człowieka, który jest straumatyzowany, został wychowany w komunie i miał trudne dzieciństwo, aby nagle nabrał cech osoby wysoce wrażliwej czy otwartej na nowe horyzonty, jeżeli taka osoba jest cały czas przestraszona, tak? Jeżeli chcemy mieć społeczeństwo, które będzie wrażliwe i otwarte na wrażliwość, to musimy dostrzec potencjał we wrażliwości. Musimy dostrzec to, co wrażliwość nam oferuje. Między innymi otwartość, komunikatywność, naukę z różnych źródeł, branie pod uwagę perspektywę drugiej strony, współpracę, kooperację, nastawienie na budowanie więzi, relacji z ludźmi zamiast tylko i wyłącznie na cele i ambicje. Musimy dostrzec tego potencjał, bo jak nie dostrzeżemy tego potencjału, no to nie ma co oczekiwać, że nic się nie zmienia, tak? I teraz też możemy zadać sobie takie pytanie, dlaczego cokolwiek miałoby się zmienić? Specjalnie rzucam tutaj taką ilość otwartych haseł i pytań, bo to jest temat, który musicie przemyśleć sami za siebie. Ja nie przemyślę tego tematu sami za was i nie oczekujcie, że ktokolwiek na tym świecie przemyśli ten temat za was. I to samo tyczy się rozwoju duchowego i rozwoju osobowości i osobistego i tego, czy chcecie być w związku, czy nie chcecie być w związku, jak ten związek miałby wyglądać, waszej rodziny i przyszłości historii, systemu edukacji i polityki i wszystkiego w waszym życiu. Musicie to wszystko przemyśleć sami za siebie. Ja po prostu chcę was triggerować, wypunktować to, co moim zdaniem jest najważniejsze i co my chcemy z tym zrobić. I to jest super mega istotne. Naprawdę. Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, to twoim obowiązkiem powinno być opisanie tej wrażliwości i zakomunikowanie jej twojemu otoczeniu, tak aby inni ludzie zrozumieli ciebie lepiej i nie oczekiwanie tego, że skoro jesteś wrażliwy, no to jest to koniec świata, bo inni ludzie są niewrażliwi, tak? To, że jesteś wrażliwy, to nie znaczy, że jesteś ofiarą. To chciałem powiedzieć. Po prostu musimy coś z tym zrobić, tak? Mówię tutaj w kontekście tego, że społeczeństwo bardzo często uznaje osoby wrażliwe za osoby słabe, coś, co jest nam niepotrzebne i w ogóle, wiecie, takie kultywowanie tylko i wyłącznie ambicji, siły, władzy, wyglądu, sportowych samochodów czy gołych dup w teledyskach, nie? Tak, kochani, moje mysie pysie, to jest wideo takie otwierające temat, to nie jest koniec mojej wypowiedzi, na pewno nagram jeszcze nie raz o tym wideo. Jeżeli macie jakieś pomysły, napiszcie je proszę w komentarzu i to jest super mega istotne, abyście pisali komentarze, abyście dzielili się swoimi własnymi myślami, bo nie ma co oczekiwać, jeżeli nie będziecie się dzielić tym, jak wy myślicie, to nie oczekujcie tego, że inni ludzie zrozumieją wasz punkt widzenia albo wezmą go pod uwagę, bo jeżeli nie jesteście proaktywni w waszym życiu, to nie oczekujcie, że się nic nie zmienia. Naprawdę, nie oczekujcie tego, bo się nic nie zmieni. Nic się nie zmieni. Naprawdę, będziesz żył cały czas w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz. Może jakieś tam zmiany powolne będą wprowadzane, bo kogoś nagle oświeci i wpadnie na jakiś genialny super pomysł, ale prawda jest taka, że za to, co się dzieje na świecie, jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy i jedna osoba nie zmieni tutaj świata, bo nie jest w stanie fizycznie tego zrobić. Tak, piszcie komentarze, angażujcie się, nie ukrywajcie swoich własnych przemyśleń, bo mogą one kogoś zainspirować, komuś pomóc, kogoś pobudzić do myślenia i wpłynąć, wiecie, jak efekt domina, po prostu na większą zmianę w naszym życiu. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Dajcie dla mnie łapkę w górę, zostawcie swoje własne przemyślunki, to jest super mega ważne dla mnie i dla tego świata. Uwierzcie mi, jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole macie wszystkie linki, wszystkie informacje. Zapraszam was do grupy na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością i do zapoznania się z pozostałymi moimi materiałami. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.